Cześć, z tej strony Ania Ułańska, współautorka bloga gotowe-na-ślub.pl i konsultantka ślubna. Witaj w pierwszym odcinku sobotniego pomysłu na. Sobotni pomysł na to będzie cotygodniowy cykl nagrań wideo, w których będziemy podpowiadać Ci krótkie rozwiązania, wskazówki, pomysły na organizację ślubu i przyjęcia weselnego. Dziś zaczniemy od pytania, które jedna z Was do nas przesłała i pomyślałyśmy, że jest to bardzo dobry pomysł, aby właśnie od tego tematu rozpocząć nasz cykl. Mianowicie pytanie brzmiało, jak dać wyraz swojej osobowości właśnie poprzez organizację, stylizację ślubu i przyjęcia weselnego. No i tak naprawdę odpowiedzią na to pytanie jest motyw przewodni, motyw, kolor, styl ślubu i przyjęcia weselnego. Dlaczego my jesteśmy generalnie fankami motywu przewodniego? Ponieważ on ma mnóstwo zalet. Pierwszą zaletą jest to, że po prostu spaja w całość, w piękną, spójną koncepcję całe przyjęcie i ślub. Czyli unikasz tutaj sytuacji, że wszystko będzie z innej parafii, dokonujesz mądrzejszych, bardziej świadomych decyzji zakupowych, czyli nie kupujesz tego, co akurat Ci się podoba albo może się przyda, tylko idziesz już w pewnym kierunku, wiesz dokładnie, czego potrzebujesz, co będzie Ci potrzebne, aby dany efekt końcowy uzyskać. Więc motyw przewodni to jest świetne rozwiązanie również z tego ekonomicznego punktu widzenia. Motyw przewodni ślubu i przyjęcia weselnego to świetne rozwiązanie, jeżeli chcesz dać właśnie wyraz swojej osobowości i tego, co lubisz. Oczywiście kolor przewodni również da Ci to rozwiązanie. Jeżeli lubisz jakiś konkretny kolor, jeżeli lubicie jakąś konkretną paletę barw, to jak najbardziej to jest świetny sposób na to, aby gdzieś dać odczuć gościom Waszą energię. Natomiast motyw przewodni pozwala Wam na to, aby jeszcze bardziej to całe przyjęcie, tą całą koncepcję spersonalizować. Jeżeli macie jakieś hobby, jeżeli lubicie kulturę jakiegoś kraju, jeżeli jesteście fanami filmu albo fanami muzyki, to wszystko jesteście w stanie fantastycznie przekuć w motyw przewodni i tym samym dać właśnie wyraz tego, kim jesteście, co lubicie. Zatem odpowiadając na pytanie, jak dać wyraz swojej osobowości na ślubie i przyjęciu weselnym, odpowiedź może być tak naprawdę tylko jedna. Wybierzcie motyw przewodni. Ale mówiąc o motywie przewodnim, mam na myśli wszystko, co składa się na ślub i przyjęcie weselne, łącznie z atrakcjami weselnymi, z muzyką, z kuchnią, oczywiście z dekoracjami, ale to nie tylko dekoracje tworzą przyjęcie weselne i ślub. Także o tym bardzo dobrze by było, żebyście pamiętali, że poprzez właśnie kuchnię, muzykę również możecie dać wyraz swojej osobowości. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to koniecznie daj mi o tym znać w komentarzu. Podziel się, jaki motyw przewodniczy, jaki kolor przewodni ślubu i przyjęcia weselnego wraz z narzeczonym wybraliście. Jesteśmy bardzo ciekawe. Jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, to również dobrze by było, żebyś to zmieniła tak, aby być na bieżąco z tym, co publikujemy. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym sobotnim pomyśle na.